W samym centrum miasta zorganizowano doroczne święto plonów. W tym roku dożynki powiatowe odbyły się w centrum Trzebini. W niedzielne popołudnie dopisała zarówno pogoda, jak i publiczność. Choć powiat szanowski rolnictwem nie stoi, a święto plonów kojarzy się raczej ze wsią niż z miastem, tym razem dożynki odbyły się jednak w centrum miasta, na placu przy ulicy Ochronkowej w Trzebini. Okazuje się bowiem, że tradycje związane ze wsią można kultywować wszędzie. Przekonywał o tym starosta szanowski Adam Potocki. Z okazji święta plonu szef starostwa zaprezentował się na scenie w krakowskiej sukmanie i czarnym kapeluszu, typowym dla stroju krakowiaków zachodnich. Co więcej, wystąpił w jednej z głównych ról w dożynkowym obrzędzie. Jeden stopeczek wziął, a tu cię nie ubiją na amy. Za co to oni mnie biją? Do pana pójdę na skargę. Masz szczęście, że dzisiaj dla mnie dzień szczęśliwy. Zboże sypnęło i stodoły pełne. Puśćcie wy tego nieszczęśnika, ja go od was wykupię. Przybyłych gości witali starostowie dożynek Grażyna i Jan Pawlakowie, od 18 lat gospodarujący na 200 hektarach ziemi w Myślechowicach. Państwo Pawlakowie prowadzą również piekarnie, w których zatrudniają około 200 osób. Tradycyjnie na święcie plonów nie mogło zabraknąć dożynkowych wieńców z wszystkich gmin powiatu. Przybyli na dożynki goście mogli też obejrzeć wystawę prezentującą odmiany zbóż i ziemniaków, a także trofea myśliwych. Uwagę przyciągała zwłaszcza ekspozycja narzędzi i przedmiotów używanych przez rolników w ubiegłym wieku. To są rzeczy, które tutaj dawniej były używane przez mieszkańców i w przemyśle też górniczym. To są te karbidówki, jakieś tam widły, tudzież tam jeszcze jest taki kilofek i bardzo stary kapelusz taki górniczy z kawałka skóry zrobiony. Mieszkańcy Myślechowic, Dulowej i wsi obok zbierali przedmioty, przynosili do odnawiania, no to po prostu zrobiliśmy tutaj taką wystawkę przy okazji. A że dużo było przedmiotów właśnie gospodarstwa domowego i tych rolniczych, no to idealnie się wpisała ta wystawa tutaj po prostu w tą imprezę. Organizatorami tegorocznych powiatowych dożynek było Chrzanowskie Starostwo oraz Trzebińskie Centrum Kultury.